Umiejętność występowania publicznego to jedna z kluczowych umiejętności liderów. Sprawni mówcy są w stanie porywać tłumy do swoich idei i pomysłów. Co leży u podstaw ich sukcesu? W jaki sposób przemawiają nowocześni liderzy? Odpowiedź jest bardzo prosta. Starają się budować relacje ze swoimi odbiorcami. Dobra relacja z odbiorcami pozwoli nam osiągnąć sukces i zostać zapamiętanym nawet, jeżeli w toku przemowy popełnimy drobne błędy retoryczne. Słuchacze często zamiast bezbłędnych mówców wolą naturalność i poczucie, że mówca zna ich potrzeby i wie, czego oni oczekują. Dlatego to właśnie umiejętność dostosowania do odbiorców i budowania z nimi relacji jest umiejętnością podstawową, na temat której przygotowaliśmy ten film. Pokażemy Ci w nim, jak za pomocą trzech pytań zadbać o relacje z naszymi odbiorcami. Zaczynamy! Pierwsze z nich brzmi: do kogo będziemy przemawiać? Pytanie teoretycznie jest proste, ale jak to zwykle bywa, odpowiedź nie zawsze jest jednoznaczna. Bo owszem, idąc na uniwersytet, możesz przypuszczać, że będziesz mówić do studentów. Ale czy taka odpowiedź jest wystarczająca? Zdecydowanie nie. Profil Twoich odbiorców determinuje wiele cech, jak to, czym się zajmują. Dla przykładu, jak już powiedzieliśmy, że są studentami, warto również przeanalizować takie kwestie jak kierunek, który studiują, czym się interesują, w jakim są wieku, na jakiej uczelni studiują, czy nawet jakie są płci. Oczywiście łatwo możemy dojść do wniosku, że każdy jest inny, a ludzie na sali różnią się od siebie. Niemniej, z całą pewnością mają oni pewne punkty wspólne, które mogą posłużyć nam do generalizacji naszych odbiorców, czyli stworzenia przeciętnego słuchacza. Gdy już wiemy, jak wygląda nasz przeciętny odbiorca, przechodzimy do pytania drugiego, czyli co mnie z nim łączy. Tutaj istnieje zawsze ryzyko, że nasza przeciętna persona i my to osoby z równoległych światów i nie mamy zbyt wiele punktów wspólnych. Takie myślenie jednak bywa często pozorne, bowiem o ile w tworzeniu persony warto poszukać szczegółów, tak przy szukaniu punktów wspólnych powiązania mogą być dużo luźniejsze. Dla przykładu, mówiąc do agentów nieruchomości jako przedstawiciel oprogramowania, który może im pomóc w pracy, możemy śmiało powiedzieć: pamiętam, jak sam próbowałem sprzedać dom. To było dla mnie wielkie wyzwanie. Nie musimy, a nawet nie powinniśmy stawiać się w roli ekspertów równych naszym odbiorcom, ale pokazanie jakiegokolwiek styku i doświadczenia na pewno pozwoli nam zyskać sympatię grupy. Wspólne doświadczenia to na pewno jeden z mocniejszych punktów łączących nas z grupą. Interakcji możemy poszukać również w takich punktach jak miejsce, w którym się znajdujemy, czas, w którym się spotykamy, czy intencja, na przykład, że zależy nam na podobnych rzeczach. Takie określenie punktu wspólnego pozwala nam przejść do ostatniego już pytania w ramach techniki budowania relacji, czyli jak wykorzystam nasze punkty wspólne w praktyce. A używając języka ekspertów od wystąpień publicznych, jak zbuduję most z naszym odbiorcą. Most, czyli sformułowanie lub sformułowania, które odnoszą się do naszych punktów wspólnych i mają na celu uwiarygodnienie naszego obrazu i zbudowanie przyjaznej relacji z odbiorcami. Jeżeli chcemy odnieść się do wspólnych doświadczeń, możemy wykorzystać metodę storytellingu i zacząć od: opowiem Wam historię, jak sam kiedyś próbowałem sprzedać dom. Jeżeli chcemy odnieść się do czasów, w jakich żyjemy, możemy zacząć od pytania retorycznego. Kto z Was nie ma telefonu komórkowego? Aby płynnie przejść do aplikacji, którą chcemy przedstawić naszym odbiorcom. W budowaniu mostu, poza pytaniami retorycznymi czy storytellingiem, możemy użyć innych technik retorycznych, jak na przykład wezwanie do działania czy długie pauzy z chwilą do namysłu dla publiczności. Technik jest dużo i w zasadzie ogranicza się tylko wyobraźnia. Pamiętaj jednak, aby zawsze mieć z tyłu głowy wspólne cechy, które łączą Cię z odbiorcami. W tym materiale poznałeś 3 pytania, które pozwolą Ci sprawnie budować relacje z publicznością. Trzymam kciuki za Twoje wystąpienia i mam nadzieję, że poznane tutaj techniki pomogą Ci występować na miarę nowoczesnych liderów. Zapraszamy do obejrzenia pozostałych materiałów z cyklu.